Witam wszystkich w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj mamy przerywkę gruszki. To jest akurat konferencja. To są stare drzewa. Takie o. Akurat ta rajka, którą obecnie robię, jest bardzo duża. Możecie sobie zobaczyć od razu, jak to wygląda końcem czerwca. Jakiej wielkości jest gruszka w Holandii. No tutaj teraz mi ciężko będzie pokazać, jak ja to obrywam, dlatego że jedną ręką robię, to w dodatku lewą. No niestety mam ostatnio spore problemy z GoPro. No ale to wiadomo, żeby maksymalnie 3, no jak są ładne, to mogą być 4 w kupie. Wszystkie małe gruszki wywalamy i robimy taką techniką łamiącą. To zostaje z tego powodu, że drzewo myśli, że dalej jest taka sama liczba owoców i daje tyle samo soków, a te, które zostały, po prostu szybciej dzięki temu rosną. No taka tutaj jest technika stosowana. Rajki są dosyć długie. Ja robię dzisiaj sam, więc będę musiał obrócić, z powrotem przejść. Także akurat mam do fajrantu robotę. No zero kontroli. Ponoć dzisiaj szef był, ja go nie widziałem, bo z drugiej strony robię, na chwilę wpadł, także nie ma ani kontroli za bardzo, ani jakieś tam sprawdzania i tak dalej. No ale to już latami robimy w sadzie, więc no, nie jest to aż tak bardzo potrzebne. Wiadomo, że gdzieś tam przy okazji sprawdzi, jak to było zrobione. Jeżeli będzie uważał, że było za mało, to przejdzie się jeszcze raz, co jest akurat na przerywce dosyć częstym zjawiskiem, dlatego że idąc w tą stronę zrobię inaczej. Tutaj mam inny kąt i też pewne rzeczy zobaczę. Wiadomo, tutaj jeszcze coś na dole może być, czego nie zobaczyłem, a to chodzi po prostu o to, żeby cały czas iść i zrywać. Pogoda jest dzisiaj fajna, nie jest gorąco, 25 stopni ma być, także da się robić. Tylko zobaczcie, problem jest taki, nie wiem czy widać, taka ta rękawiczka jest czarna, za mało było pryskane na takie małe meszki. To wszystko się, kurczę, klei, to teraz pewnie słuchać do kamery, no niestety trzeba będzie się oprać. To tyle w tym krótkim materiale z mojej strony, trzymajcie się, do usłyszenia.